Witam serdecznie. Tutaj Adam Jurkiewicz, ekspert projektu SWOI. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu jedną ciekawą rzecz i dosyć ważną, związaną z pendrive'em, na którym jest przygotowany szkolny remix Ubuntu dla projektu SWOI. Cóż takiego ważnego jest w tym pendrive'ie? Włożę go teraz do komputera. Za chwilę nam się objawi. Otóż ważne jest to, że jest on podzielony na dwie części. Jak pamiętacie z poprzedniego filmu, aby przygotować odpowiednio ten pendrive, dzieliliśmy go na dwie partycje. Na jednej z nich przygotowaliśmy katalog z systemem, nazwaliśmy ją system, a na drugiej części uszykowaliśmy katalog domowy użytkownika o nazwie uczeń. On się tworzy tak naprawdę podczas pierwszego uruchomienia systemu. Otóż może się zdarzyć taka sytuacja, że będziecie musieli zaktualizować sobie sam system. Wówczas po prostu kasujemy wszystko to, co jest tutaj w części system, po prostu najzwyklej w świecie zaznaczamy to i wykonujemy najlepiej kombinację klawiszy Shift-Delete. Wówczas pojawi nam się usunąć trwale. Tak, to bardzo ważne, on nie przeniesie tego do kosza, tylko wyrzuci fizycznie z pendrive'a. I podobnie można postąpić z tą częścią ucznia. Można najzwyklej w świecie usunąć cały ten katalog. Ja w tej chwili, zauważcie, nie mogę tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że poprawnie zrobionym pendrive'ie ta część ma uprawnienia tylko dla użytkownika root. No jest tak, jak jest w Linuxie, są uprawnienia, są użytkownicy, trzeba na to uważać. W każdym bądź razie tego tak łatwo nie można usunąć. Możemy to zrobić tylko i wyłącznie z uprawnieniami administratora. No a jak to zrobić? No to już nie jest takie pojedyncze, mianowicie spróbujemy użyć do tego celu innego menadżera plików Nautilus. Możemy tutaj sobie spróbować kliknąć i przy dobrym układzie będziemy tutaj mieli opcję przenieść do kosza, usuń, wytnij. Niestety jest nieaktywne, więc też nie możemy tego zrobić. No tak, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. Okej, no to niestety pozostaje nam użyć terminala do tego celu. W terminalu możemy uruchomić aplikację Midnight Commander sudo mc. Zapyta nam się o hasło nasze. I w Midnight Commanderze w katalogu media będziemy mieli nasz home rw. W tym momencie tutaj jesteśmy w stanie poprzez klawisz F8 usunąć ten katalog. Katalog nie jest pusty, tak, usuwamy. Wszystko zostaje usunięte z niego. Możemy sprawdzić, że menadżerem pliku uruchomimy sobie takowy. Home RW nie widzimy już uczeń. Wszystkie dane osobiste zostały usunięte i wszystkie rzeczy, które znajdują się w katalogu ucznia, zostają w ten sposób usunięte. Trzeba na to bardzo uważać, ale jeśli potrzebujecie tego zrobić, to w ten sposób można to zrobić. Myślę, że za chwileczkę nagram film, jak podmienić sam system z kolei oraz jak sprawdzić, czy poprawnie przygotowaliśmy pendrive'a. Dziękuję serdecznie, to na tyle. Teraz będzie stop. No i zakończymy.